Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy, w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Ewangelia, którą wysłuchaliśmy, to opowieść o powołaniu Piotra. Boże powołanie, jak to pokazują też pierwsze i drugie czytania dzisiejszej niedzieli, nie zależy od tego, czy ktoś jest tego powołania godny. Bóg sam wybiera. W przypadku Piotra wybrał grzesznego rybaka. Tak naprawdę, czy jak to w przypadku Piotra, czy w odniesieniu do każdego człowieka, powołanie niczego nie kończy i nie wieńczy. Nie jest w nagrodę dla najlepszych. To dopiero początek. Tu się zaczyna przygoda Boga z człowiekiem. Piotr będzie musiał się jeszcze wiele nauczyć. Przede wszystkim ma zaufać. Dlatego słyszy: wypłyń na głębie. Tak po ludzku musi w tym momencie wiele w sobie pokonać, bo to on jest rybakiem, on jest specjalistą od połowów, a nie cieśla z Nazaretu. I nawet tłumaczy Jezusowi: całą noc pracowaliśmy i nic. Ale słyszy: wypłyń na głębie, zaufaj mi. I tak też czyni. I to, czego jest później świadkiem, budzi w nim zachwyt i trwogę. Jest świadom niezwykłości tego spotkania, tego wydarzenia. Może przeczuwa nawet, że nic już w jego życiu nie będzie takie samo. Moi drodzy, każdy z nas został powołany do bycia chrześcijaninem. Uczymy się tego. Mamy wzrastać. Może nieraz jeszcze upadniemy. Jednym z ważnych elementów na drodze powołania jest zaufanie. Czy jesteśmy gotowi? Nie bój się. Wypłyń na głębie, mówi Pan. A wiele cudów zobaczy w swoim życiu, tak jak zobaczył je Piotr.